Dzisiaj jest 30 grudnia, w bardzo miłym towarzystwie, na sam koniec sezonu z Peterem. Tu jest Peter, tam z Jacusiem, tam jest Jacuś. Wybraliśmy się na rzeczkę, gdzie ostatnio pod koniec listopada odkryłem, że jest zatruta. I co w związku z tym? Jeszcze w związku z tym powiem tak, że sprawa trafiła do Inspektoratu Środowiska. Z informacji, jakie wczoraj widziałem w mediach, bo już nawet nie dzwoniłem do okręgu, ale wczoraj się pojawiły informacje, że rzeka została zatruta, tak powiedzmy, azotem i jakimiś chemicznymi środkami, detergentami. Ponoć kilka jakichś związków miało ponad 10-krotne stężenie większe niż powinno być. No i obiecane jest ze środowiska, że coś będzie z tym robione po nowym roku. Mają tutaj okoliczne firmy tam skontrolować pod tym kątem, co one tam pospuszczały. No faktem jest taki, że jednak się ktoś tym zainteresował i finał sprawy jest taki, że zbadano te próbki, które nawet ja sam dostarczyłem jedną i było ilość tam krotnie, nawet do 10-krotnie azot i jakieś detergenty wpuszczone do wody i przekroczone te normy były. Także tyle w tym temacie. Ważne, że coś się w tym dzieje i ktoś się tym zainteresował, nie zostało to gdzieś zamiecione pod dywan. Natomiast jesteśmy dzisiaj w trójkę, pochodziliśmy trochę po wodzie. Nic się nie działo, aż w jednym miejscu troszeczkę żeśmy połowili. Fajne szczupaczki, ale nie będę uprzedzał, zapraszam do oglądania. No działo się fajnie, było śmiesznie, wesoło. No i kończymy te wędkowanie w tym roku takim miłym akcentem. Wspólną rybą. Halo, powie ktoś coś? Jest gitara. Jest gitara. Jacek, na sam koniec. Tak, życzymy wszystkim szczęśliwego nowego roku i samych rekordów w nadchodzącym 2023 roku. Polski Związek Wędkarski. Jeszcze do tego wrócimy. Myślę, że na początku z tymi opłatami i z tym wszystkim, co się dzieje, no to też jest coś nie halo. Ale to na początku następnego roku wrócimy do tego tematu. Pozdrawiamy. Zaraz będzie obcinka. Jak znam życie. No. No. O, jest. Mówiłem? Kurna, szczupak i to piękny. To ładny. Co to było, Paweł? Szczupior i to ładny. Szczupak? Skur, mówiłem, że będzie obcinka? Nie weźmie, jakbyś go złapał drugi raz, to weź mu moją przynętę od tego. No dobra, tylko że musiałbym z tego. Musiałby wziąć. Zakładać wolframa. No to ja se założę teraz. Ja też się chyba za późno. Kończy kariera. A może głupi weźmie jeszcze raz. Jest? Tak. Ale ryba? No. To patrz, bo widzisz ma. Niż ma. No może. Nie wiem czy jego, ale... Może ma moją przynętę. Nawet czy urósł, co? Jacek ciągnie. Ty masz dłuższy podbierak, to się we. Nie masz wysuwanego, nie? Nie. To ma stalkę? Nie. Szkoda. Bardzo. A może to piękny okoń jest? O, szupior. Nie ten mój, kurna, pieruński. Dobrze, ciągnij go, może przynętę odzyskam. Tylko weź go tak bardzo nie oddalaj, bo ja tam dalej nie wejdę. No bo przecież to on dyktuje warunki, a nie ja. Aha, pracuj. Dobrze, ja poszedł. Dobrze. A to uczyło, tak? A ja se stalkę, ale był też fajny. To był ten sam, mówię ci. Albo stoją tam te kurna kaczory. I to było pewne, że one tutaj... Siedzi?
O, i Piotrek ma też. No to w końcu go wyciągnij, Diana. A ty masz plecionkę? A ty ten? Stokę. To może będą nasze... Ale zobacz, może nasze mają przynęty. Może nasze przynęty. Odzyskamy. Zobacz, trzy rzuty praktycznie, każdy po jednym rzucie i każdy miał... Nie jest mały? Nie, no mały jest. Tak dziwnie, nie, no mały jest. Na mnie też mówisz, że mały mój. Twój też jest mały? No, jednorowy. Możesz się pokazać tu, pomachać, tam jest. Kurwa, takie emocje człowieku na ścieku, ja pierdolę. Ty, no tam to nie wejdę po niego. No to jest. Nie jest duży, tylko że też delikatny zestaw jest to. O, za parku. Poczekaj. Wejdziesz, ja mam. Dawaj go tu. Ja się boję tam dalej. Ładny. A tu. O, żeś ty. Gdzie on tutaj? Uję. No. Pelki nie złapał. Po co ty go podpiąłeś? Tak mniej więcej. O, dobrze gadasz. Gdzieś koło 65, no bo to tak. No, na pewno. No 66 nawet jest. To teraz już gdzieś trzeba puścić. A pójdź go tu. No bo tam go, tam go ciepnij. Tam go ciepnij. Ale torpeda. Ale gruby jest. No. Idzie do Jacka. Do Jacka idzie. Za nogę go ciągnie. O kurwa. Masz stalkę już? Tak. No i dobry. Ja też mam stalkę, no ale cóż. Okuń taki wielki. Ale tu szpaków tam jest. No w takim kawałecku jednym. A gdzie rzucimy? U, na drzewo. Silne skubańce, co? No. Wyżarte, no zobacz. Buścio. No taki podobny. Nie duży, ale taki podobny. Trochę mniejszy, no. Mniejszy, ale kurde. Teraz ty mu sprawdzaj gębę. Ale silne pranka. No wiesz, tu nurt jest też dzisiaj duży, nie? Masz. Nie tak, nie? No, 52-3. Gdzieś poszedł sobie w trawie. Na raczkę. Uuu! Jak mi wyszedł? Ja pierdzielę. A ty masz go? No mam go, ale na gałęzi jest grzywka. Co ty gada? A to przez gałąź przyleciała, ja podbiłem od pierdolę. Ty, no i co ty zrobisz teraz? A ja tego nie wiem. Ale wielgi. Co? Ale na drzewie jest plecionka, wyrzutowa. Może sam ściągnie. No cały czas się drzewo rusza. Ale to jest boleń chyba. Nie, nie, to szczupal jest taki. Taki ogon miał boleń. Ty, no zobacz jak mu idzie ten, pionowo do góry. Bo na gałęzi jest plecionka, nie? No i co teraz? Tego ty, ale... No przez drzewo go przeciągnij. Ale ten to już jest jeszcze większy, zobacz. Zobacz jaka japa. Ty, no ten to ma z 8 dych. Nie ma. No mówię ci. Zobacz, no chciałbym go na drzewo wnieść, nie? No ale no co z nim? Ty, popuść mu. Co? I niech on może odpłynie gdzieś stamtąd. Niech wyjdzie, niech nie płoszę się. Ty, no idź no tam po niego, no co ty kurna. Będziesz nam tu przez po... Czaka się, ale widzisz jak wyskoczył do tej przynęty? No. Czyli... No tak, na popera. Jacek, stań se z tej strony i tam pierdyknij może. Dwa dni później. O, już go teraz tam wyszedł. Nie, trochę w lewo jeszcze. O! I teraz w lewo wędkę bierz. O jest, masz. Masz go? No. To ja puszczę. Popuszczaj trochę. I, a ja go...
tylko tak musisz kontrolować, wiesz o co chodzi? Ja popuszczam, a ty ciągnij. Dobrze, dobrze. A ja trzymam podbierak. Ale akcja, ja pierdziu. No i do poplecionka. On już będzie łatwo szedł, a ty to wiesz. Ale mamy akcję, ja pierdziele. Jakby nas trzech tu nie było, to byśmy go nie wyciągnęli. Ja już mam dawaj go tutaj, tutaj, taj. Niżej. I mi teraz, dobra Jacek, teraz ty musisz popuścić. Trzymaj ten podbierak, ja będę zwijał. Ja będę plecionkę. To Jacek to będzie odplątywał, bo mi tutaj ucieknie zaraz, wiesz. Dobra. Ale ty plecionkę mi plączę. Nie plątam ci, no muszę sobie jakoś kurna go ściągać. No niestety. Ojej. Dasz radę? Dasz radę? Czy dać drugi podbierak? Poczekaj, ja go złapę już za ten. Za łeb. Oż ty bydle, to jest 50. Nie będziemy go. No prawie 80. Prawie 80. 78, 79. Ale grubas taki. No. Ale mam pocharatane paluchy. Ale mi się wpiął.